Dzień dobry. Wiosną 1918 roku, dokładnie 11 marca w stanie Kansas w USA, zanotowano pierwszy przypadek grypy, która przeszła do historii jako grypa hiszpanka. Tak, hiszpanka wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, to znaczy najprawdopodobniej się wywodzi, bo możliwe, że tam tylko się, powiedzmy, ukształtowała i wcześniej była jeszcze w Chinach. Tak czy owak, choroba okazała się być pandemią, czyli zwiększony odsetek zachorowań w określonym czasie występował praktycznie na całym świecie w latach 1918-19. Była to pierwsza pandemia tej skali od tak zwanej czarnej śmierci z połowy XIV wieku. Hiszpanka pochłonęła więcej ofiar niż cała pierwsza wojna światowa. Mówi się, że zmarło na nią od 20 do nawet 100 milionów ludzi. Chorowało 0,5 miliarda, co stanowi 1/3 ówczesnej populacji świata. Przez 24 tygodnie na przełomie 1918 i 19 Hiszpanka uśmierciła więcej ludzi niż AIDS w ciągu swoich pierwszych 24 lat. O skali tego biologicznego kataklizmu może świadczyć fakt, że przewidywana długość życia w czasie pandemii w USA spadła o 12 lat. Ale poza śmiertelnością i liczbą zarażonych coś innego bardzo niepokoiło ówczesnych lekarzy. Mianowicie profil wiekowy zmarłych był na tyle niezwykły, że wielu badaczy postulowało i sporadycznie postuluje nawet do dziś, że Hiszpanka nie była nawet grypą. Chodzi o to, że umierały na nią głównie osoby najmłodsze, najstarsze i te w sile wieku, czyli 20-30-latkowie, u których zgony z powodu takiej zwykłej, codziennej, moglibyśmy powiedzieć, grypy praktycznie się nie zdarzały. A skoro już mówimy o takiej zwykłej grypie, to jej śmiertelność kształtuje się zwykle w okolicach 1/10%. Z czego w ogóle ta śmiertelność wynika? No więc można by tutaj wskazać na takie cztery czynniki, głównie cztery czynniki. Pierwszym jest podniesienie temperatury, czyli gorączka. Organizm, podnosząc właśnie tę temperaturę nastawczą organizmu, wspomaga się w walce z wirusem. Wirus generalnie nie lubi wysokiej temperatury, no ale nasz organizm też za tym nie przepada. Nie na darmo dążymy do mniej więcej tych 36,5-37 stopni Celsjusza na co dzień. Wysoka temperatura może wpływać na zmianę struktury białek, które budują nasz organizm. Białkami są na przykład enzymy, rozregulowany może być więc metabolizm. Zresztą mogę w tym miejscu odesłać do filmu, który nie tak dawno zrobiłem o umieraniu z nadmiaru ciepła. Co prawda dotyczy on sytuacji, w której to temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, niemniej pewne zjawiska są ogólne, jak zapewne się domyślacie. To jest jedna kwestia. Drugim czynnikiem może być coś, co odpowiadało prawdopodobnie za tę ogromną śmiertelność grypy hiszpanki, a mianowicie taka nadaktywność układu odpornościowego, który próbując walczyć z infekcją, która szerzy się po organizmie, wytacza naprawdę takie przysłowiowe ciężkie działa, czy najcięższe działa, i od ich ognia, czyli od w zasadzie działania układu odpornościowego, obrywa się nie tylko patogenowi, ale także komórkom, które budują nasz organizm, na przykład płucom. Zresztą o tym też mówiłem, w bardzo dawnych czasach tego kanału. Możecie zobaczyć strasznie stary film o wirusie Ebola i posłuchać tam o tak zwanej burzy cytokinowej. Trzeci czynnik to wtórna infekcja bakteryjna, która wykorzystuje wycieńczenie organizmu w powalce z wirusem, atakując na przykład płuca albo mózg. No i po czwarte, wysoka gorączka, zwłaszcza u dzieci, może doprowadzić do niszczącego mitochondria zespołu Reya, a nadaktywność układu odpornościowego do takich autoimmunologicznych destrukcji nerwów i wykształcenia się zespołu Guillain-Barrego. Najbardziej podatni na te powikłania są zwykle najmłodsi i najstarsi, to zwykle w tych grupach wiekowych obserwuje się największą śmiertelność, ale Hiszpanka, jak wspomniałem, była inna. Tam dużo częściej niż normalnie umierali 20-40-latkowie, osoby z najsilniejszym układem odpornościowym, i to właśnie dlatego najprawdopodobniej tak było. Silny układ odpornościowy oznacza, że można bardzo silne, trzymając się tego porównania, którego użyłem, działa wytoczyć przeciw infekcji, a kiedy rozpętuje się ta burza cytokinowa, to znaczy, że te działa układu odpornościowego uderzają nie tylko w patogen, ale też w komórki budujące nasze ciała, niszcząc te komórki, potencjalnie nawet zabijając samemu siebie w takiej reakcji układu odpornościowego, albo pozostawiając krajobraz, który jest bardzo gościnny dla wtórnych infekcji, na przykład płuc, i dlatego między innymi w czasach, kiedy Hiszpanka się panoszyła po całym świecie, lekarze bardzo często początkowo myli ją na przykład z dengą albo z czymś, co dzisiaj można by nazwać gorączkami krwotocznymi.
Oczywiście przyłożyło się do tego również wiele innych czynników, między innymi to, chociaż powinienem być może nawet powiedzieć, że przede wszystkim to, że grypa hiszpanka była najprawdopodobniej zupełnie nową grypą dla Homo sapiens. A jest to związane, no, ta śmiertelność w takich przypadkach, z czymś, co nazywa się pierworodny grzech antygenowy. Serio, to jest naukowa nazwa czegoś, co można inaczej określić mianem antygenowego imprintingu albo efektu Hoskina. I żeby to zrozumieć i wyjaśnić, musimy najpierw powiedzieć troszeczkę więcej o grypie. A w zasadzie o grypach. Wyróżniamy bowiem cztery rodzaje wirusa grypy oznaczane literami A, B, C i D. Tylko te dwa pierwsze są potencjalnie epidemiczne dla ludzi. Grypa C wywołuje przeważnie łagodne infekcje, na przykład zapalenie spojówek, które na dodatek najczęściej przechodzi się praktycznie bezobjawowo. Co do grypy D, no chorują na nią głównie zwierzęta, na przykład trzoda chlewna. Nie są znane przypadki zachorowań u ludzi, ale nie można wykluczyć takiej możliwości. Najpowszechniejsza i najbardziej niebezpieczna z punktu widzenia epidemiologicznego jest grypa A. Wszystko dlatego, że możemy wyróżniać 198 podtypów tej grypy, czy odmian, będę używał tych sformułowań wymiennie. Wszystko dlatego, że wirus grypy, tak od zewnątrz, jest generalnie zbudowany z dwóch rodzajów białek. Są to hemaglutyniny i neuraminidazy. I teraz w otoczce wirusa możemy znaleźć aż 18 tych pierwszych albo 11 drugich. Oznacza się je literami H i N, więc grypa H1N1 różni się od grypy H5N1 tym, że jej otoczkę białkową buduje inny rodzaj hemaglutyniny, ale już neuraminidazy mają dokładnie takie same. Ta duża różnorodność białek, na podstawie których nasz układ odpornościowy może identyfikować wirusa, sprawia, że pewne odmiany mogą przenikać do organizmu niezauważone. U ludzi najczęściej spotyka się wirusy grypy oznaczane literami H od 1 do 3 i N od 1 do 2. Tak dla porządku, grypa B nie jest dzielona na podtypy. Ale dla każdego typu lub podtypu można jeszcze wyróżnić szczep. I wtedy najpierw podaje się typ wirusa, miejsce jego wyizolowania, numer próbki i rok jej pobrania. W przypadku grypy A dodając jeszcze na koniec te oznaczenia, o których mówiłem przed chwilą, to takie H1, N1 i tak dalej. Innym czynnikiem, który bardzo często decyduje o dużo większej zakaźności grypy A, jest to, że jest ona zdolna do tak zwanych skoków antygenowych, a pozostałe rodzaje grypy, czy typy grypy, czyli B, C i D, raczej tylko do przesunięć antygenowych. I jeżeli nic Wam to nie mówi, to nie lękajcie się. Ja niedawno też nic o tym nie wiedziałem i już spróbuję Wam wyjaśnić, o co mniej więcej chodzi. A więc każdy wirus grypy ma materiał genetyczny w postaci liniowego RNA, który jest podzielony na takich 8 fragmentów. I w tych fragmentach zapisany jest przepis właśnie na tę konkretną grypę. Między innymi na to, jakie białka znajdziemy na powierzchni, to te hemaglutyniny i neuraminidazy dla przypomnienia. I teraz, kiedy taki wirus wnika do komórki i się replikuje, może dojść do kilku błędów, które z punktu widzenia wirusa wcale takie niepożądane nie są. Załóżmy, że te fragmenty RNA, czyli chemicznego kuzyna DNA, symbolizują karty do gry. W dużym uproszczeniu, po replikacji, czyli po powieleniu, ta kopia fragmentów RNA jest znów zbierana do kupy, umieszczana w otoczce białkowej i może potencjalnie wydostać się poza komórkę, żeby infekować kolejne. Ale replikacja bywa czasami niedokładna i może dojść do punktowej mutacji. I czasami taka mutacja całkowicie jest w stanie zmienić to, jakie białko powstaje z danego fragmentu RNA. A taki wirus to już wirus innego podtypu, przeciwko któremu organizm może nie mieć, bardzo często nie ma, wykształconej odporności i już infekcja może przebiegać inaczej, na przykład dużo szybciej może się szerzyć, będzie wymagała wtedy od organizmu wytoczenia dużo cięższych dział, dużo silniejszych działań ze strony układu odpornościowego. Mniej więcej rozumiecie, o co chodzi. To, co właśnie opisałem, to tak zwane przesunięcie antygenowe. Drobna, najczęściej punktowa zmiana, która zachodzi w czasie replikacji wirusa. Ale przeskok antygenowy czy skok antygenowy, no to już jest dużo poważniejsza, dużo bardziej drastyczna zmiana, która nie tylko zmienia podtyp wirusa, ale może sprawić, że staje się on zaraźliwy na przykład dla nowego
gatunku. I najczęściej dochodzi do tego, kiedy komórka jest zainfekowana jednocześnie dwoma albo więcej różnymi wirusami grypy w tym samym momencie. I wówczas, gdy cząsteczka wirusa znów jest składana do kupy, może dojść do totalnego wymieszania fragmentów RNA z dwóch różnych szczepów. Tak jak wspomniałem, skala zmian jest w tym wypadku potencjalnie dużo, dużo większa. W procesie przeskoku zmiany pojawiają się bowiem 2-3, być może nawet więcej razy szybciej niż w przypadku antygenowego przesunięcia. Dlatego właśnie zwierzęta, które mogą chorować na kilka rodzajów grypy, są tak bardzo niebezpieczne z punktu widzenia epidemiologicznego i wiele takich epidemii zaczyna się od rejonów, gdzie ludzie żyją z takimi zwierzętami w bardzo dużej bliskości. Na przykład świnie są w stanie zachorować zarówno na ludzką grypę, jak i na ptasią grypę i w ich organizmie może dojść do wymieszania tych szczepów, powstania zupełnie nowego podtypu, potencjalnie bardzo śmiertelnego. Zresztą tak najprawdopodobniej działo się w historii. Ptasia grypa, ludzie zarazili się nią paradoksalnie najprawdopodobniej od świń. To taka dygresja, bo teraz czas wrócić do tego pierworodnego grzechu antygenowego i kontekstu jego związku z Hiszpanką. W 1960 roku Thomas Francis opisał ten pierworodny grzech antygenowy jako sytuację, w której organizm w kontakcie z patogenem, który już, powiedzmy, zna, zwykle wykorzystuje mechanizm obronny, który zadziałał za pierwszym razem, kiedy się spotkali. Oznacza to, że odporność na grypę jest największa w stosunku do podtypu, który, powiedzmy, jako dziecko zainfekował nas jako pierwszy. Niekoniecznie nawet musieliśmy zachorować wtedy na grypę, po prostu nasz układ odpornościowy spotkał się z konkretnym typem czy podtypem wirusa jako pierwszym, nauczył się go bardzo, bardzo dobrze i kiedy następnym razem rozpoznaje coś, co może być grypą, to reaguje tak jak za pierwszym razem, kiedy mu się to wszystko udało. I dlatego, kiedy pojawiały się nowe szczepy grypy, nowe podtypy grypy, bardzo często mają one niezwykle dużą śmiertelność. Tak jest ze świńską grypą, tak jest z ptasią grypą i tak właśnie najprawdopodobniej było z grypą hiszpanką. W XIX wieku dominującą odmianą grypy była tak zwana grypa rosyjska, najprawdopodobniej H3N8. Pierwsze przypadki zachorowania na grypę odmiany H1 zaczęły się w większej liczbie przydarzać dopiero na początku XX wieku, a na krótko przed epidemią hiszpanki powstała najprawdopodobniej grypa H1N1. I to ten wirus był, wedle współczesnej wiedzy, odpowiedzialny za pandemię. Pandemię, której najprawdopodobniej, podkreślam, najprawdopodobniej nie zapobiegłaby nawet bardzo skuteczna szczepionka przeciwgrypowa, która byłaby przygotowywana zgodnie ze współczesnymi procedurami. Wszystko właśnie ze względu na tę mnogość szczepów wirusa, mnogość podtypów wirusa i w efekcie szczepionki nie przygotowuje się przeciw każdej grypie, tylko no właśnie na podstawie zachorowań z poprzedniego sezonu grypowego i zachorowań, które przydarzają się na drugiej półkuli, w czasie, kiedy ta nasza, powiedzmy, czyli w lecie jest wolna od grypy, no to na południu jest zima i trwa sezon grypowy, skład szczepionki komponowany jest inaczej. I w tym roku, zresztą jak ostatnio zwykle, w Polsce dostępne są dwie szczepionki. Jedna jest trójwalentna, czyli zawiera inaktywowane wirusy trzech szczepów grypy, 2A i 1B, a druga jest czterowalentna i zawiera dodatkowy szczep grypy B w swoim składzie. Szczepienie zaleca się szczególnie dzieciom i osobom starszym, kobietom w ciąży, osobom z niedoborami odporności oraz przewlekle chorym pacjentom. Ale to możecie przeczytać na każdej stronie internetowej, która mówi o tym temacie. Ale dużo ważniejsza jest odpowiedź jednoznaczna na pytanie, czy powinno się szczepić przeciwko grypie, jeżeli mamy takie podejście do tych szczepionek, takie zmienne. Odpowiedź brzmi tak. Przynajmniej w mojej opinii, w oparciu o naukowe badania, mam na to na potwierdzenie swoich słów liczby, które za chwilę przytoczę, ale żeby je dobrze zrozumieć, musimy jeszcze chwileczkę wytrzymać w tej niepewności i powiedzieć coś więcej a propos samej śmiertelności, a propos badań nad skutecznością szczepionki przeciwgrypowej. Bo tak jak grypa grypie nierówna, tak osoba chorująca na przykład nierówna osobie chorującej. Mam tu na myśli choćby wiek, który potrafi bardzo dużo zmienić. Dlaczego? W przedziale wiekowym 50-64 ryzyko śmierci z powodu grypy jest 10 razy większe niż w grupie 18-50, a po przekroczeniu 65 roku życia następuje kolejny jego wzrost. Jeżeli weźmiemy 65+, ogólnie, to ten wzrost będzie znów 10-krotny. To jedna kwestia. Drugą kwestią jest to,
a w zasadzie powinno być to, na ile takie przewidywania odnośnie składu szczepionki są trafione. No i tutaj już zaspoiluję, że jest, jak dla mnie, osoby, która nie ma na co dzień kontaktu z badaniami dotyczącymi szczepionek, zaskakująco dobrze, ale nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi odnośnie skuteczności. Dlaczego? Z kilku dziwnych powodów, na przykład dlatego, że możemy tutaj mówić o dwóch różnych skutecznościach. Mamy określaną po angielsku efficacy, czyli skuteczność, i effectiveness, czyli znowu skuteczność. Tę drugą będę nazywał dla rozróżnienia efektywnością. A więc skuteczność szczepionki przeciw grypie jest bardzo duża, ale oblicza się ją w laboratoryjnych, kontrolowanych warunkach. Efektywność wypada gorzej, ale prawdopodobnie tylko na papierze. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często, kiedy ktoś ma objawy, które przypominają grypę, no właśnie klasyfikuje się to jako grypę i leczy się tak jak grypę. A może być tego inna przyczyna i teraz, jeżeli taka osoba jest uwzględniana w statystykach i na przykład przyjęła porcję czy dawkę szczepionki przeciwgrypowej przed sezonem grypowym i ma objawy, które przypominają grypę, ale nie są przez grypę spowodowane, no to w statystykach, jeżeli chodzi o efektywność szczepionki, będzie uwzględniona jako osoba zaszczepiona, u której szczepionka no, nie zadziałała, w tym sensie, że nie ochroniła jej przed zachorowaniem. Dlatego w dalszej części będę raczej opierał się na badaniach, które wymagają potwierdzenia tego, że ktoś na grypę chorował. I jeżeli mówimy o takich badaniach, to przewidywania, te, o których przed chwilą mówiłem, odnośnie składu szczepionki są naprawdę, naprawdę imponujące. Dane z jednej z prac wskazują, że prognozy okazały się słuszne w 16 z 19 przeanalizowanych sezonów grypowych. I teraz te ważne liczby. Inne badanie dokłada do tego informację, że w grupie nieszczepionej 16% osób miało grypowe objawy, a u zaszczepionych było to zaledwie 10%. Jeżeli zaś weźmiemy pod uwagę potwierdzone przypadki grypy, to mamy spadek z 2,4% do 1,1% o ponad połowę. Dwie prace pokazują, że w szpitalach, gdzie zaszczepiony jest cały personel medyczny, śmiertelność pacjentów, wszystkich pacjentów, jest niższa niż w pozostałych, niewyszczepionych placówkach. A teraz ważna sprawa, no bo malkontenci mogą zapytać, dlaczego ta szczepionka nie ma 100% skuteczności. Z wielu powodów. Pierwszy, oczywiście może przypamiętać się zupełnie nowy podtyp, zupełnie nowy szczep grypy, przeciwko któremu ta szczepionka nie miała chronić. To jest po pierwsze. Po drugie, no tak jak wspomniałem, w statystykach bardzo często uwzględniane są osoby, które mają objawy grypopodobne, nie chorując jednocześnie na grypę, które to efektywność szczepionki są w stanie zaniżyć. Po trzecie, niektóre osoby mają po prostu słaby układ odpornościowy i nawet w przypadku zaszczepienia nie dochodzi u nich do serokonwersji, czyli do wykształcenia się odporności, którą bardzo często utożsamia się z obecnością przeciwciał we krwi, wykrywalnych przeciwciał. No i wreszcie po czwarte, rolę może grać też czas. Badania z Wielkiej Brytanii wskazują na średnią efektywność szczepienia na poziomie 53% przez pierwsze 3 miesiące, to znaczy 53% osób, które normalnie by zachorowały, nie zachorują na grypę przez pierwsze 3 miesiące od szczepienia, ale już 12% po upływie 3 do 9 miesięcy. W Hiszpanii było to 61% na przestrzeni 100 pierwszych dni i 24% pomiędzy 100 a 120 dniem od zaszczepienia. Chociaż w tym wypadku należy zaznaczyć, że badania dotyczyły grupy 65+, i te wyniki są tutaj naprawdę imponujące. Inne jeszcze badanie wskazuje na 48% skuteczności przeciwko konkretnie grypie H3N2 przez 90 dni oraz około 10-15% po 90 dniu. Tak dla jasności, w żadnym wypadku nie chcę tutaj sugerować, że ta szczepionka jest nieskuteczna. Jest wręcz przeciwnie. Badacze, którzy odpowiadają za te liczby, które przed chwilą przytoczyłem, też to stwierdzają, że przynajmniej przez 6 miesięcy odporność przeciw grypie po zaszczepieniu jest u ogromnej większości zaszczepionej populacji większa niż w tej niezaszczepionej części tej samej populacji. Ja chcę po prostu wyraźnie, otwarcie i zgodnie z prawdą powiedzieć, że każda szczepionka, również ta przeciwgrypowa, ma swoje ograniczenia i nie może gwarantować wykształcenia się odporności. Może jedynie zagwarantować nam takie warunki, w których owa odporność ma szansę przynajmniej na pewien czas się wykształcić.
Każdego roku ma miejsce od 3 do 5 milionów ciężkich przypadków grypy i powikłań, z których od ćwierć do nawet 500 000–600 000 kończy się śmiercią. Nie jest więc w żadnym wypadku tak, że te działania, mówiąc te działania, mam na myśli programy szczepień przeciwgrypowych, promocja tych szczepień, to są działania podejmowane bezmyślnie. I jeszcze raz, nikt nie twierdzi tutaj, że szczepionki są doskonałe, że wszyscy powinniśmy po prostu przyjmować ich tylko tyle, ile się zmieści w naszym krwiobiegu. Nie. One mają swoje ograniczenia, one mają też swoje wady, ale ten bilans zysków i strat sprawia, że tak w historii nauki to jest jeden z największych wynalazków, nawet nie tylko nauki, w większości historii ludzkości. Tak możemy powiedzieć. I ciągle trwają prace, żeby korzystać z tego wynalazku odpowiedzialniej, lepiej, bezpieczniej. Wiem, że teraz coraz większą popularnością cieszą się ruchy, które temu przeczą, które szkalują w jakiś sposób szczepionki, które propagują treści nienaukowe czy nawet antynaukowe, ale są dwa czynniki, które sprawiają, że jakoś lepiej się pomimo tego wszystkiego czuję. Pomimo, że mam takie dni, że naprawdę czuję ból dupy i chciałbym tych wszystkich ludzi nawracać. Pierwszy czynnik to taki, że kiedy wybuchła epidemia odry na Mazowszu, trochę ponad miesiąc temu, to parę dni później przeczytałem w internecie o tym, że brakuje szczepionek w przychodniach i że ludzie, którzy z jakiegoś powodu tych szczepień unikali, nagle w takiej sytuacji podbramkowej nie patrzą na słowa czasami karygodne, naprawdę karygodne ze strony tej nienaukowej i antynaukowej, tylko zwracają się ku nauce, między innymi dlatego, że ospa prawdziwa nam dzisiaj nie zagraża dzięki nauce, bo udało się ją eradykować, znaczy usunąć chorobę, która zabijała setki milionów ludzi w każdym stuleciu. Być może dlatego. Po drugie, osoby, mam tutaj teraz akurat na myśli naukowców, którzy skupiały się nad tym, żeby ze szczepionek korzystać bezpieczniej, żeby były one coraz doskonalsze, to one w większości się tymi nienaukowymi twierdzeniami nie przejmują, po prostu robią swoje. Być może, to będzie za mało, żeby uchronić nas przed powtórką z wątpliwej rozrywki, jaką była Hiszpanka. Być może jakaś pandemia nam się przydarzy, ale z tej pracy, z tej nauki, z tej rosnącej wiedzy korzystamy i będziemy korzystać wszyscy. Ta wiedza, czy się to komuś podoba, czy nie, sprawi, że setki milionów ludzi, którzy w innych okolicznościach, bez różnego rodzaju szczepionek, umarli, będą żyć i żyją. I oby tak po prostu ten świat funkcjonował w najgorszym chociażby scenariuszu. Oczywiście życzymy sobie, żeby było lepiej, ale fakt, że to jest najgorsze, czyli ten postęp i życie dla setek milionów ludzi, którzy w innych okolicznościach by umarli, to jest nasz najgorszy scenariusz obecnie, przy obecnym podejściu naukowców, przy obecnym podejściu świata do nauki, to jednak jest coś pozytywnego. Przynajmniej w mojej opinii w tym wypadku. To co? Do zobaczenia, do usłyszenia. Thank you.